już historia. Jazda po starej, nierównej jezdni między ulicą Giedrojcia a pętlą w Pleszowie to już przeszłość. Teraz kierowcy na tym odcinku mają do dyspozycji południową jezdnię przyszłej dwujezdniowej Gołomskiej. Tam, gdzie ruch został już wcześniej przeniesiony na nową jezdnię, trwają intensywne prace przy przebudowie starej, północnej. Kiedy będzie już gotowa, samochody będą nią jeździć w stronę Nowej Huty. W tym momencie trwa układanie kolejnych warstw pod asfalt. Nie zwalniają tempa prace przy przebudowie wiaduktu kolejowego nad ulicą Igołomską. W związku z tym pod koniec kwietnia zostanie tu wprowadzony ruch wahadłowy. Na odcinku 150 metrów samochody będą miały do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Niestety ze względów technologicznych nie da się inaczej wyremontować wiaduktu. Do tego, poza normalnym ruchem towarowym, po tym wiadukcie jeżdżą pociągi pasażerskie. Jest to dla nich trasa objazdowa. Półroczny czas ruchu wahadłowego pod wiaduktem dla samochodów wynika z ustaleń ze stroną kolejową.